Hej, hej, witam was serdecznie, tutaj Hanta. Przed wami trzecia gra z tych obiecanych, które tam kiedyś obiecałem, czyli The Order 1886. Tak się jakoś tam nazywa ta gra. Nie wiem, jak po polsku ją nazwać, Zakon? I 1886 rok jako wiecie, data, kiedy to się mniej więcej dzieje. Oczywiście nie jest to jakby nasz rzeczywisty świat, tylko jakaś taka wersja alternatywna, ale powiedzmy, że te czasy wiktoriańskie w Anglii mniej więcej tak to jest obsadzone. Z tego co wiem, to była gra, która wyszła mniej więcej na początku istnienia obecnej generacji, czyli PlayStation 4. Ona trochę miała być takim, wiecie, pokazaniem mocy, wiecie, no tak. Na wejście na konsolę musi być coś takiego, co zrobi taki wow, nie? Chociażby na przykład Uncharted'y tak są robione, też żeby pokazać, jaką moc może mieć konsola. No i tyle, no i co? No to jest niby strzelanka, ciekawy setting. Zobaczymy jak z fabułą. Ona nie jest zbyt długa, więc gdzieś to się tam będzie ten. Nie zrobimy tak, jak było w przypadku Detroit czy Until Dawn, że będzie tylko to na kanale. Cały czas będzie Cities Skylines. I też myślę, żeby odpalić sobie na PC-cie jakiś tam jeszcze horror na bieżąco. I tak będziemy mieszać trochę tymi seriami. No, także rozpocznijmy. Gra będzie po angielsku, ale to chyba w sumie ma sens. W sensie, że to wiecie, jest obsadzony konkretnie setting, że to jest wiktoriańska Anglia, więc więc nie wiem, może to będzie miało jakiś tam sens. Gra jest, tak jak mówię, po angielsku, napisy sobie już włączyłem. Nie ma tu żadnych... napisy też będą raczej po angielsku. Nie wiem, czy ta w ogóle gra ma polską wersję. A, kogoś tutaj topią najwyraźniej. Wake up, friend. Giving up the ghost now, didn't we? Fancy enough a rant. Okay, no jeszcze raz nastąpią. Fajnie. W każdym razie już po samych twarzach tutaj i tych bąbelkach powietrza widzicie, że no, ta gra jest zrobiona tak, żeby było piękne to wszystko. Niestety niektórzy tam narzekają, że może trochę niewykorzystana szansa. Ale trzeba przyznać, że ładnie to wszystko wygląda. Okej, czy jesteśmy w jakimś więzieniu? A oni wyglądają na jakąś przedstawicieli władzy. Czyż policji, wojska, coś takiego. Jeżeli się dobrze kojarzę, to jest shooter trzecioosobowy, więc ta gra nie będzie wyglądała cały czas tak. To są tylko jakieś tam wyrenderowane filmiki i pewnie to się troszeczkę potem zmieni. Tylko pytanie, czy to wszystko jest zrobione na tym samym silniku, czy cutscenki inaczej, a gameplay inaczej. Bo z tym to bywa różnie. Teraz zobaczymy. A, przynajmniej dalej nam spokój, pójdziemy sobie spać. Jep, nigdy się nie obudziliśmy i to koniec serii. I znowu nas biorą na tortury. O, proszę bardzo. W końcu widzimy swojego bohatera. Twarz w sensie naszego bohatera. Kiedyś rycerz. Come on now. 20 listopada. Katakumby Westminsteru.
No i znowu go tutaj będą podstawiać, tak? Okej, to po prostu to są tortury, które nawet nie mają nic na celu. Szybko go załatwił. Teraz tego będziemy topić, tak? Ciekawie go złapał. Kurde. No nieźle. Więc może w pewnym stopniu już udawał dzisiaj już takiego totalnie wykończonego po to, żeby mieć siłę na ten jeden ten. Ale przypuszczam, że to nie wyrwał se tak od tak dzisiaj tego całego właśnie, tylko musiał nad tym pracować. Czekaj, mamy trzymać, tak? A na tej zasadzie, dobra. Czyli jak jest takie kółeczko na taki pierścień naokoło, to znaczy musimy przytrzymać. Czyli tak, będą tutaj jakieś quick time eventy generalnie. A ciekawe właśnie, że mamy zarówno strzelanie, jak i quick time eventy. Zobaczymy, jak to strzelanie będzie wyglądać. To nie będzie taka typowa strzelanka, jak rozumiem, tylko bardziej taka coverowa, czyli że chowamy się za osłoną, wystawiamy się, pyk, pyk, nie? Dobra, rozejrzyjmy się. Tak, możemy sobie chodzić. Patrzę teraz, czy mamy... A, tutaj mamy zbliżenie. O, świetnie, krzesło, przez które można strać. Najwyraźniej. Patrzę, co mamy pod kontrolkami. Na razie nic mi gra tutaj nie dała. Czy mamy coś do zbierania? No, całkiem ładnie ich załatwiliśmy. On tam podchodził do jakiejś... Co tam w ogóle było? Jakieś przełączniki? Czy coś? Tam coś zamknęli, windę mają. While pushing forward, click L3 to move faster. A, czyli możemy sobie takiego... Tak podbiec trochę. Okej, to się przyda na pewno przy przechodzeniu przez osłony. Wiecie, taki dash. A nie, po prostu to jest bieg, okej, czyli włączamy sobie bieg. No na razie nasza postać kuleje mocno, więc... Więc... Trochę to pokracznie wygląda. Ale jak rozumiem, potem będziemy biegać i w ogóle. Okej, tutaj było otwarte. Co my tu mamy? Pistolet, okej. Teraz się nauczymy szczylać w tej grze. Use to look over the object, okej. Oczywiście rewolwer, 6 naboi. Aha, że jest pusty, tak? Ale tu były jakieś naboje na tym przecież leżały. Czyli po prostu to są tylko jakieś tam łuski, albo nie zrobione te naboje. Więc pistolet mamy, ale co najwyżej możemy sobie nim przywalić komuś obuchem. Mniej więcej. Co mamy tutaj zatem? No trudno. Okej, się udało. To wygląda jak... ten... Jak taki syp na węgiel, nie? Że wrzucali tutaj, bo to jest takie pochyłe. I akurat węgiel mogli tutaj dostarczać. Dlaczego Ania chodzi z małym tutaj po mieszkaniu, a chyba się zimno zrobiło. Kto
Push and hold left and press to move another piece of cover. No nie wystarczyło się tu skulić i se przejść dołem, no nie trzeba było tak przebiegać. Tu jakieś dzikie kurwa psy, czy co? Co to tam jest? Czy jakieś zwierzę ich tam atakuje? Dobra, nic, idziemy dalej. Jezu, ten się ledwo rusza. Jak tu chodzić, jak... Aiming, okay. Not a word. Inside. Close them. Okay, mogę celować. Generalnie to... Let's just talk this through, shall we? Generalnie to powinien go ogłuszyć. Dobrze, przynajmniej znalazł ten pistolet. Convict everyone's talking about. Skazanie, o którym wszyscy mówią. Walking dead, that's what you are. Gotta wish you never left those catacombs. Such a mouth. Fair enough. Fair enough, it's your funeral, not mine. No, za chwilę może być twój. Znaczy, co prawda nie mamy naboi, ale... Po prostu kurwa zaczęli strzelać do swojego. Nieźle. A, dobra. Szarpiemy. No, dawaj, strzelaj. Nie spodziewał się tego, że będzie puste. Strzelili w ogóle swojego, masakra. I kwadrat. Okej, dobra, jak się pojawi jakaś kropeczka, to trzeba szybko reagować. Okej, czyli są quick time eventy, co całkiem miło. Jakieś tam rozmaicenie. A teraz po prostu go musimy udusić. Niech będzie. Szybko klikuj, klikuj. Się siny zrobił, kurde. Nice. To by się spodziewał, że nagle po prostu na naszych oczach postać duszona zrobi się sina na twarzy. Give yourself up, monsieur. My next shot will not be a warning. Powiedział, że że to był strzał ostrzegawczy i następny trafi w nas, ale jak zaczęliśmy spieprzać, to nic nie zrobił. Co to w ogóle za Francuz dziwny? Gdzie my w ogóle jesteśmy? Znaczy wiem, gdzie jesteśmy, ale... Czemu tu jesteśmy i w ogóle o co tu chodzi? Pewnie się dowiemy po prologu. Gray? Don't do this! I said surrender! Okej, okay, podnieśmy ręce. Hands on your head! You have betrayed our order! No one may escape the penalty! Zdradziliśmy ponoć, tak? You forget, Lord Chancellor. I'm as good as dead already. Galahad! Tak właśnie myślałem, że jesteśmy przy wodzie i on se po prostu wskoczy do rzeki. Czy to Tamiza, czy nie? Nie wiem. Okej, okay, no na razie się dowiedzieliśmy tyle, że zdradziliśmy swój zakon, a ci tutaj naokoło to byli jacyś tam nasi koledzy, przynajmniej ci, którzy tam do nas celowali
Ten, który podjął grę i ta dziewczyna następna. Galahad, come in. I teraz pewnie się cofniemy w czasie. No właśnie, tak myślałem. Sterowcy są. Radio ma. Chapter pierwszy, zawsze rycerz. We have confirmation of multiple marks at Grosvenor Square. What are our directives? Rendezvous at the United India House with a grey... 12th day of October, czyli teraz jest 12 października, a tam kiedy patrzyliśmy, kiedy byliśmy w tym więzieniu, to był 20 listopada. To nic nie chcę, sorry. Yeah, to contain the threat. Do you have it in sight? End of the United India House, recurrent... Directive. Okej, okay, rozglądamy się. Tutaj pod którymś przyciskiem coś się dało właśnie przybliżać w ten sposób. Focus on details and identify distant objects. Okej. Okay. Możemy się skupiać po prostu. To jest, czy to nie jest pałac Buckingham czasem? Right in front of me. Ten z tymi fontannami? Assess the situation once there and proceed with caution. Czy jeszcze co? Nie, tam było opisane, że coś innego. Yes. SXM2 Falchion. Good. The Falchion's secondary ordnance should help. Okay, możemy sobie pooglądać naszą ładną broń. We may be pursuing bedlamites, but they remain civilians. Use non-lethal force whenever possible. Okay. Understood. Are you joining us? I have a small matter to attend to. I'll find you afterwards. En route now. Galahad out. Autentycznie ma radio. Chociaż 1886, nie wiem, w którym roku wymyślono przekaźniki radiowe, może, ale no na pewno nie powinien mieć takiego, wiecie, przenośnego przekaźnika na ramieniu. No dobra, no to nic, no idziemy sobie. Nie wiem, czy tutaj są jakiś rodzaj znajdziek, czy coś. No wciskam L3, żeby pobiec, ale nie mogę. Okej, no więc kazali nam używać, jeżeli nie jest to konieczne, tam kiedykolwiek jest to możliwe, nie używać Little Force, czyli po prostu nie strzelać, mamy tylko, powiedzmy, bardziej kogoś ogłuszyć. Jaka przejebana lalka, o Jezus Maria, ale byliśmy z... W sumie Bartek ostatnio powiedział, jak się nazywa jego dziewczyna, więc z Bartkiem Tivoltem, Anią i... moją Anią i jego Martyną byliśmy sobie w Escape Roomie w Krakowie, inspirowanym ringiem. Okej, tu możemy sobie przytrzymać. Meet with Igrain. Mamy się spotkać z Igrain. Byliśmy sobie właśnie w Escape Roomie i w jednym pokoju, żeby przejść, kluczowe było znaleźć trzy lalki i ułożyć je w odpowiednim miejscu i wtedy się drzwi otwierały. Ale kuźwa, i te lalki też były takie dosyć creepy. Zwłaszcza jedna lalka, która była z myłką, była creepy. Morning. Okej, tu mamy jakieś dzienniki, pewnie jakiś coś w rodzaju znajdziek. Gazeta. Mysterious disappearance in Whitechapel. Tajemnicze zniknięcia w Whitechapel. Whitechapel to jest ta dzielnica, w której grasował Kuba Rozpruwacz, więc to może być równie dobrze odnośnie właśnie niego, ale nie chce mi się tego czytać. Dobra, zostawmy to tutaj. Tu jest jakiś ziomeczek. W ogóle, no... Wiecie, staram się znaleźć jakieś przyciski, które by odpowiadały za jakieś, nie wiem, ogarnianie terenu czy coś, ale to nie jest Detroit. Po tej dużej dawce Detroit, jaką ostatnio miałem, to naprawdę trochę to krzywi mózg. Dostaję pada i od razu R2 i wiecie, i patrzę, czy coś się pojawi. Okej, czy nie wiem, czy ja mam iść tu, czy w sumie nie wiadomo gdzie. Mam się po prostu z nią spotkać, to może skorzystamy z windy, bo tu jest winda. Albo i nie. Tu nie był jakiś... Aha, gość przy schodach w sumie stał. To ma też sens, żeby pójść schodami. Okej, tu mamy jakieś zdjątko. Okej, tak możemy sobie obrócić, zobaczyć co jest na odwrocie. Faktycznie fajnie, że sobie odwróciliśmy i co? A 1886, czyli to 20 tam czerwca, czy coś, no jakaś tam rodzinka, studio
tym fotografii, tak? I tyle. Możemy sobie tak oglądać. No generalnie nie wiem, po co to na razie jest. Chyba do niczego. No dzień dobry. W ogóle skąd ja tu jestem? Bo to tak wygląda, jakbym tak po prostu wszedł na czyjś budynek, teraz chodził po czyjejś kamienicy. Wiecie, wtedy kamienica należała do jej, na przykład jednego właściciela, kicia. I wszyscy, którzy tu mieszkali, to byli tak jakby... O, okej, reperuję jakąś windę. I wtedy tutaj, powiedzmy, w jednej kamienicy mieszka tylko jedna rodzina, ewentualnie z jakimiś tam służącymi. Więc to w sumie tak można chodzić. Nie wiem, czy to jest jakiegoś, nie wiem... To jest kamienica naszego zakonu, czy moja, czy czyja. Czy tak łażę. Okej, co mamy tutaj? La morte d'Arthur. Contain record audio message. Okej. Okay. Nie to. To jest przycisk share, sorry. Opcje. Okej, mamy archiwum i możemy sobie to... Okej, dobra, możemy sobie odtwarzać nagrania głosowe, które ktoś zostawił. No okej, okay, fajnie. Zawsze mi się to podobało w Bioshocku i niektóre gry też z tego korzystały, właśnie audiologii pozostawiane, tylko takie klimatyczne, powiedzmy. W sensie takie, fajnie się to znajduje, jak na przykład, wiecie, jak w takich nowoczesnych grach, typu, o, gdzieś tam ktoś audiolog zostawił, gdzieś nagrany, na jakimś tam, wiecie, plik po prostu znaleźliśmy. No ten plik może być wszędzie, tak? A jak znajdujemy faktyczny, fizyczny nośnik i go odtwarzamy, to jest takie, aha, fajnie, nie? Okej, okay, można sobie kopać rzeczy, to też jest spoko. Okej. Okay. Cała ta kamienica była tylko po to, żebyśmy przez nią przeszli i zasadniczo tyle. Mieliśmy chyba dojść tutaj. Push forward and press to jump across. Serio? Mam przeskoczyć tam? Jesus, to jest niebezpieczne. Nie można było zejść jakoś? Nie wiem, ta winda jest tak bardzo zepsuta, że się nie da wyjść z budynku? Trochę bez sensu. To po co wchodził na dach? Jak wszedł tam na ten dach, skoro nie dało się windą wjechać? Chyba, że się zepsuła jak wjeżdżał, nie wiem. Idźmy stąd. Okej, trzeba przyznać tak, gra ma klimat i gra jest ładna bardzo. Tą drabinę generalnie można opuścić, ale on postanowił jej nie opuszczać i po prostu zaskoczyć. Negative. Okej, teraz sobie po prostu idziemy i... Nie wiem nawet, gdzie mogę pójść. Nie poszedłem tam, gdzie powinienem, przypuszczam. Tylko gdzieś indziej i tak, no... Ani tu żadnych wskaźników, ani nic. Tu można sobie podejść. Okej. Okay. No po prostu to jest czyjaś piersiówka, nie wiem po co mi to. Tak o, tak się znalazłem. Galahad. O, jest i tutaj ta babka. To jest ta, co była na moście, nie? Jak ci się udało przyjść tak szybko tutaj? A wiesz co, no generalnie już tu byłem i zszedłem z dachu. I must admit, you do move fast for a man of your age. And I curse to be reminded of his decrepitude by a fair damsel. My lord, this damsel would never be so callous as to do such a thing. Sure is he. Would you ever? Nie, dobra. Idźmy dalej. Bedlamites running amok. Percival thinks it could be a rebel subterfuge. Let's hope you haven't lost your edge. Remember who trained you? He was the best in his day. Was. You're still pretty good. But I'm better. Okej, kim my w ogóle jesteśmy, jakąś tajną policją, łowcami nagród, czy jakimś tajnym czymś, innymi służbami?
Understood. Come on, Gray. Let's move. United India Square. Click to home point of interest. Okej, dobra. Aha, czyli jeżeli coś jest na przykład właśnie kogoś tam zastrzela, albo nie wiem, śledź tam jakąś osobę, podążaj za kimś, to możemy sobie kliknąć i nam pokaże, gdzie ona jest. W końcu możemy zacząć biegać. Trochę to wyglądało jak ten, a może to jest to właśnie... Nie wiem, totalnie nie znam się na Londynie, więc nie będę nawet się zastanawiał, co to jest. Raczej to nie jest pałac Buckingham, bo trochę mały. The United India Company prefers its minions enthusiastic. The last thing we need is a band of hired guns causing more havoc. I've told them to remain on lockdown. Nie wiem, no jakiś ten tajny zakon, kurde, tajna policja. O, wszyscy zaczęli uciekać. O, tam się nawet koleś zbugował. Aha, on tak, można biegać, zapomniałem. Śmiesznie te faluje nam to ubranie na rękawach. Czy właściwie rękawy. Galahad, take cover. Okej, tyle. Let's get to work. Escaping the equip your secondary weapon. Okej, jak mam to. Target down. Okej. We're clear. Move up. Przez chwilę nie było w ogóle celownika, właśnie się zastanawiam, o co chodzi. Okej, jakieś tu są rozruby po prostu, tak? Get out of here, find some weapons. You two, get your asses over here and need help. Wygląda jak ci, jak więźniowie. Takie mają kubraczki, pasiaki. Let's call your bloody bastards. Okej, take cover. Teraz sobie zrobimy tak. O, oberwał Webby. Co tak szybko nie giną? Ale poginęli, dobra. Co to jest? A, można sobie tak wystrzelić nad osłoną, no okej. Tam coś jest. Oj, dobra. Escapee down. A, nie mogę się przesunąć do następnej osłony, bo ona chyba tam jest. Oj! Pięknie. Oh, shit! Skąd? Tam gdzieś jest. Okej, okay. Całkiem łatwo się tutaj te heady sadzi. Tutaj widzimy jakieś pudełko. Aha, okej, okay, to jest amunicja. Standardowo. Skrzynki z amunicją. Możemy sobie, widzę, pobrać broń. Przypuszczam, że... Aha, tu ten... Czekaj, jak to wygląda. Okej, okej. Weźmy sobie to, chyba mieliśmy wcześniej. Gdzieś tam idzie. Dobra, dawaj to. Okej, okay, załatwieni. Dobra, ładujemy. Fajnie, bo ostrość się nam... Znaczy wiecie, tutaj poziom, widzę, trudności jak na razie jest banalny. Natomiast ostrość zanika, kiedy nie patrzymy w dane miejsce, całkiem spoko. Okej. Przeładujmy. Też przeładujmy. A,
tyle w sumie na razie. Chyba możemy iść dalej. Tutaj nikogo nie będzie. Dawaj na schody. Cholera. Chciałem zdążyć postrzelić tego gościa, ale nie udało się. Co mam zrobić z drzwiami? Aha, musimy poczekać, aż ona otworzy. A, jednak nie. Czyli idziemy gdzie indziej. Wow, wow, wow. Kto tu strzelał? No, ale gdzie mam, co mam zrobić? No chyba, że mamy wyłamać z nią te drzwi? Aha, proszę z... Aha, dobra, czyli możemy taki ogłuszający strzał wystrzelić, to jest to R1. No dobra. Czy on tam żygał? Wyglądał jakby żygał. Zmienił nagle broń. Dobra. O! A miała być taka dobra, nie? Wiedźmińskie mikstury. Steampaki XIX wieku. Nie! Nie żyje. Ready? Just get rid of this scum. Smoke grenades. Right. Okej, świetnie. Granat dymny. Smoke out. All right. Let's go. Okej, bo tutaj to jest taki półautomat, więc można sobie tak robić. Okej, pytanie co teraz? Czy mi to przejdzie, czy co? Czy muszę się leczyć jakoś? Okej. Ładujemy. Nie wiem, kto skąd strzela nawet. Au! Tu jest następny. Okej, przeładujmy. Przeładujmy tą broń. No. W końcu go ubije. Okej. Okay. O, nam to by się przydała amunicja jakaś, słuchajcie, bo... Bo tu tak słabo się dzieje z amunicją. Ile mamy? 97 naboi tylko. Okej, okay, z tego możemy pobrać amunicję. Aha, tylko że to było do pistoletu. A, dobra, weźmy pistolet na razie. We should clear the second floor. Nie ma problemu. Możemy wyczyścić górne piętro. Everything to your liking thus far? Quite. Just another ordinary London morning. Indeed. Nie to, żebym została postrzelona, ale to taki zwykły dzień. Dobra, wybijemy tych wszystkich tutaj i będziemy kończyć. A jak nie, to skończymy jakoś wcześniej. Okej. Okay. Okay. Cicha opcja. Nie mieliśmy właśnie nie używać broni, jeżeli nie zajdzie taka potrzeba, ale generalnie od samego początku już zaczęliśmy do wszystkich strzelać.
Okej, chyba chodzi o to, żeby... Okej, teraz to już co możemy w tyłek wsadzić. Bycie po cichu. Target down! Dawaj, wyjdź. Kurde, tam jeszcze jeden był. Okej. Room clear. No to ciśniemy dalej. Tutaj pusto, przydałoby się pudełko z amunicją. Dobra, zobaczmy co tu się dzieje. M2 to fire. Okej, nie do końca wiem jak to działa, ale okej. To był Black Side. Okej, mam jakiś wskaźnik. Czarnowidzenia i wtedy... Schowajże się. Wtedy możemy sobie to odpalić. Okej, os. Fajnie, że ten odrzut tak nas prowadzi w dół, a jak ja celuję komuś, wiecie, w klatę, to tuż i w głowę za chwilę idzie. You two. Sir. Downstairs. There are civilians who need your assistance. Yes, sir. Sir, General Raffaele is in the next room. You're joking. Okej, my tu zabijaliśmy jakiś ten... A... On sobie tutaj już romansuje z kimś? Przed chwilą się zabijaliśmy w pokoju obok, a nie wyjebane. Lafayette. Ah, monsieur. This lady requires my attention. Aha, Lafayette to jest ten Francuz. Your attention is required elsewhere. I assure you, mademoiselle, that only the vow of fidelity prevents me from accepting your invitation. Oh, Marquis, you mustn't leave now. Unfortunately, my lady, my duty compels me elsewhere. Zawsze musi być jakiś ktoś innej nacji, kto będzie takim, wiecie, rozbijał rytm całej drużyny. I w tym momencie mamy właśnie Francuza. To jest kochliwy strasznie i wcale nie pomaga. Most fetching, was she not? I hadn't noticed. That is because you are not a Frenchman. You are the most American Frenchman I have ever known. I am a lover of liberty, mon ami. A proper knight must learn to curb his passions. Without passion, monsieur, a man cannot fight. We do not fight men, Marquis. Men, half-breeds, what does it matter? Vive la liberté! Half-breeds? Że nie walczymy z ludźmi? To z kim? Percival, to nie jest ten... Nie wiem właśnie, który to jest Percival. Czy to jest ten głównodowodzący, czy nie? A może by ktoś ją tak opatrzył, czy coś? Czy ona tak po prostu do samego końca już będzie z tym postrzałem chodzić? Na wyjebce. Najwyraźniej tak. Marquis, you and Lady Grain take that entrance. I'll go through this one and sweep for any remaining escapees. Oui, monsieur. Sir. A to co, metro, czy co za tunele? Dobra, słuchajcie, myślę, że tutaj możemy sobie skończyć na razie ten odcinek. Mówię, ta gra nie jest długa, więc w miarę szybko ją przejdziemy, ale też, no powiedzmy, że tam koło 5 godzin chyba ją się przechodzi, więc nie jest zbyt długa, natomiast mówię, nie będziemy robić tak, że teraz będzie tylko ta gra królować, będziemy mieszać kilkoma tytułami, chcę jeszcze trzeci tytuł teraz dodać obok tego i Cities Skylines. A tak naprawdę teraz mamy na oku jeszcze dwa inne city buildery, które też można by pokazać, więc tak się właśnie zastanawiam, czy jakiś horror, czy te city buildery obok tego, no nie wiem, coś będę musiał pomyśleć, niemniej jednak tyle w tym odcinku, trzymajcie się, do usłyszenia i zobaczenia, bye bye.